Cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym materiale na kanale dzisiaj chciałem wam przedstawić kolejne karmienia pytona królewskiego, czyli pytona Regiusa, odmiany Lesser Pin Stripe Yellow Belly Kingpin. Jest to samiec z 2015 roku, posiada on około powiedzmy tego 1,20 m, waży gdzieś ponad 1,5 kg i ostatni mój materiał, który wam przedstawiłem, jak karmić pytona, przyjął się dosyć dobrze, ale zadawaliście tam sporo pytań odnośnie tego, dlaczego mój dorosły wąż nie chce jeść. I właśnie na takiej samej podstawie jak ja kupiłem dorosłego węża, bo chciałem po prostu go, żeby był jako reproduktor u mnie na hodowli. Słuchajcie, najpierw tak naprawdę zależy wszystko od tego, w jakich warunkach pyton był trzymany u naszego poprzedniego właściciela. Dlatego, że jeżeli przyjmijmy, że był u jednego i do tej pory jego środowiskiem naturalnym, ponieważ on się urodził w niewoli, to też przyjmijmy, było terrarium. Wąż ten normalnie pochodzi z Afryki, ale dla niego, urodzonego w niewoli, jego środowiskiem naturalnym jest terrarium. I jeżeli my tego węża przeniesiemy po 4 latach do innego w ogóle lokum, będziemy go trzymali w zupełnie innej temperaturze, nawet gdy nasz poprzedni właściciel trzymał go w zupełnie innej temperaturze, wąż może mieć stres. W zależności od osobnika ten stres może trwać naprawdę 2 dni, a ten stres nawet może trwać do 2 miesięcy, a czasem nawet i dłużej. I trzeba mieć to po prostu na uwadze. To zwierzę też w jakiś sposób myśli, jest inteligentne. Bo serio, jeżeli raz wam ucieknie z terrarium, gwarantuję wam, że za drugim razem ucieknie praktycznie w ten sam sposób. Czyli po prostu to zwierzę myśli. I teraz tak, należy przyjąć to, w jaki sposób do tej pory poprzedni właściciel karmił naszego pytona. Jeżeli karmił karmą żywą, nie ma z tym większego problemu, jeżeli chodzi o jedzenie. Wrzucamy żywego szczura, po prostu go zje. Ale jeżeli chodzi o karmę po prostu mrożoną, czasem jest tak, że nie każdy hodowca karmy mrożonej, który nam wysyła potem martwe szczury, żebyśmy sobie je wsadzili do zamrażarki, te szczury niejednokrotnie tracą różnego rodzaju, przede wszystkim wartości odżywcze, dochodzi nam tam stężenie pośmiertne, dochodzi nam tam do tego, że po zamrożeniu szczura w dość wysokiej minusowej temperaturze szczur po prostu od środka pęka, jest rozrywany, dlatego że kiedy się robi lód, a nasze ciało, czy też ciało szczura również się składa z wody, bo to jest ssak, po prostu eksploduje i w środku robi się po części troszeczkę taka miazga z tego szczurka. Szczur nie zawsze ma swój zapach. Jeżeli tak jest, że szczur wam czegoś nie chce jeść, udajcie się do sklepu zoologicznego, porozmawiajcie z jakąś panią, czy też panem, uśmiechnijcie się i poproście o trochę trocin spod szczurów albo spod myszy. I kiedy sobie weźmiemy takiego szczura, którego on niby nie chce zjeść, rozmrozimy go. Pamiętajcie, szczur musi być cieplejszy niż otoczenie, w którym się znajduje nasz wąż i miejsce, w którym karmimy naszego węża. Wsadzimy takiego szczura na chwilę do właśnie tych trocin, żeby on przesiąknął tak jakby zapachem, no to wtedy możemy mieć właśnie ten plus, że prawdopodobnie nasz właśnie pytonek sobie go po prostu skonsumuje. Ale nie zawsze jest tak łatwo. Czasem jest tak, że mimo tego, że szczur pachnie, to on go w ogóle nie będzie. W moim przypadku było tak, że tego węża karmiłem chyba 4-krotnie z ręki. Po raz pierwszy użyłem karmy żywej, nie jadł. Po raz drugi użyłem karmy żywej, znowu tego samego szczura, ale znowu go nie jadł. W końcu po prostu postanowiłem, że kupiłem sobie noworodka szczurzego, ponieważ jest najłatwiej według mnie do takiego pierwszego karmienia, takiego przymusowego. Nakarmiłem go po prostu na siłę, odchwyciłem go delikatnie, otworzyłem mu pysk noworodkiem i zacząłem mu wpychać. Jeżeli mu wpychnąłem głowę tego szczura za głowę węża, wąż bez problemu już go połykał całkowicie, więc z tym nie było problemów. Gorzej było z większymi szczurami, bo wąż taki się troszeczkę miota i trzeba mieć na uwadze to, że wytrzymając go na szyję, żeby mu nie złamać tej szczęki, bo można niestety coś takiego mu zrobić. Więc to jest rzecz, którą musicie po prostu wiedzieć. Jeżeli coś jest nie tak z karmą, wąż może nie znać zapachu, nie chce tego tyknąć. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli ktoś do tej pory przekarmił dosyć konkretnie naszego węża, to może być tak nawet, że ten wąż nie zje, słuchajcie, nawet 4 miesiące w ogóle nie tyknie jedzenia. To jest też zależne po prostu od osobnika. W jakich on był trzymanych warunkach? Jeżeli było mu ciepło, to dosyć szybko wąż trawi, ale jeżeli temperatura, a u niektórych osób niestety temperatura spada poniżej 25 stopni, co jest niedopuszczalne, bo w przypadku pytona królewskiego Regiusa temperaturę powinniśmy mieć od 28 do 31, 1. W nocy powinno nam maksymalnie to spaść do 25 i węże są zimno-cieplne, czyli automatycznie im jest cieplej, lepiej funkcjonują, są szybsze, są bardziej ruchliwe i lepiej trawią. Także słuchajcie, ja was teraz zostawiam, jak możecie zauważyć, nasz tutaj wężyk sobie zjadł po raz kolejny i zapraszam was do reszty materiałów na moim kanale. W razie czego pamiętajcie o subskrypcji, zostawieniu łapeczki w górę, udostępnieniu, przekażcie ten filmik swojemu znajomemu i karmcie tak jak ja swoje pytony.